Powstały kilka lat temu i od tego czasu cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie tylko ze względu na to, że można w nich kupić produkty po obniżonej cenie, ale także dlatego, że można w nich miło spędzić czas. Dwa sklepy socjalne w Katowicach prowadzone przez Fundację Wolne Miejsce obchodzą dzisiaj swoje urodziny. Magda Sincewicz. Katowice, Tychy, Warszawa, a niebawem kolejne. Gdy 3 lata temu założyciele Spichlerza przywieźli z Wiednia pomysł stworzenia pierwszego takiego miejsca w Polsce, nie przypuszczali, że odniesie taki sukces. Jak widać, zainteresowanie sklepami socjalnymi jest ogromne. Codziennie korzysta kilkaset rodzin z takich tańszych zakupów. Cieszymy się, że możemy pomagać tym osobom w ich trudniejszej sytuacji właśnie finansowej, życiowej. Ale nie tylko tańsze zakupy, bo co jest bardzo istotne, taka wiarenka właśnie. Te spotkanie z drugim człowiekiem, też tańsza kawa, herbata, ciastko. Żeby skorzystać z takiego wsparcia, potrzebne jest skierowanie z MOPS-u. Jedynie w soboty sklepy są dostępne dla wszystkich chętnych. Klientów nie brakuje. Przychodzimy na zakupy, przy okazji sobie wypijemy kawkę, względnie herbatkę, pogadamy z koleżanką czy z inną znajomą i jak jesteśmy w sklepie, zawsze korzystamy. Wybór produktów nie jest może tak duży jak w zwykłych sklepach, ale ceny niższe o 50% skutecznie to rekompensują. Kluczem jest krótki termin ważności sprzedawanych produktów. Początki były bardzo trudne, jako że w Polsce istnieje trochę inne prawo niż na przykład w Austrii, skąd przywieźliśmy tą ideę, jako że tam są dwie daty przydatności do spożycia. U nas jest tylko jedna, po której właściwie towar nie można już sprzedawać, towaru nie można sprzedawać. Na dodatek dzisiaj sklepy i sieci handlowe starają się sprzedać nawet u siebie te towary, dając upusty nawet po 70-80%. Może to i więcej niż w Spichlerzu, ale tu w ofercie jest coś jeszcze – atmosfera.